Cześć, tutaj Tomek. Kopyra z blogu blog.kopyra.com Dobra wiadomość jest taka, że yy, Cieszyn Pilsner się pojawił szeroko, czyli w Biedronce. No już szerzej się nie da. <grym> w dobrej cenie, myślę. Chyba 4,49. Yy, czyli takiej nie, że kurka siara, że tak tanio, tylko taka no, uczciwa cena. nie? Chyba też w Lidlu słyszałem. Ale... Usłyszałem też takie, e, jakby, no, niepokojące głosy, które mnie aż zmroziły, że. Ale to już nie jest to. Mówię, no jak kurwa nie jest to? No bo nie jest to, bo już nie ma tej goryczki. No jak nie ma tej goryczki? No, wszystko niemożliwe jest, no. Ja wyrażałem pewne obawy, że czy ta podniesiona goryczka, czy to ona będzie ok na rynek, e, czy oni nie będą potem po jakimś czasie zmniejszać, no, ale nie kurka po miesiącu. Tylko myślałem, że może po pół roku czy po roku będzie trzeba ten korektę wprowadzić. Także jeżeli... No, aha, no i co postanowiłem zrobić? No to kupiłem to piwo, a ponieważ mam jeszcze. No bo prawda taka, że przy tej ilości nowości to ja nie wypijam piw, które, które mam w nadmiarze. Ponieważ mam jeszcze piwo, które przywiozłem wtedy z wizyty w browarze zamkowym, arcyksiążęcym browarze zamkowym Cieszyn. Przywiozłem, e, przywiozłem sobie tam trochę więcej niż jedną. No, dostałem, tak? Trochę więcej niż jedną butelkę. Więc mam jeszcze z tego, z tego właśnie wyjazdu, tak? Czyli piwo, które było goryczkowe. Tak? Było bardziej goryczkowe niż to, co było wcześniej. Teraz tak. Ja myślę, że nie będzie różnicy. Mam, ta, mam taką kurna, głęboką nadzieję, bo naprawdę się poczuję źle, jeżeli się okaże, że jest ta goryczka niższa. Znacząco to już w ogóle będę kurwa załamany. Eee, dlaczego? Dlatego, że yy, no jednak, yy, no to by znaczyło o jakiejś totalnej, no nie wiem. To nawet nie można powiedzieć, że ktoś tam się przestraszył po moim filmie, bo to jest za mało czasu. To piwo, prawdopodobnie jak ja byłem w Cieszynie, to ono już było uważone dawno. Eee... Zaczynamy od piwa, które kupiłem w Biedronce, w Trzebnickiej, bo akurat tam przechodziłem z stragarzami. Eee... Szlachetny pilznek, który właśnie trzymasz w dłoni, swój pionierski charakter zawdzięcza XIX wiecznym mistrzom piwowarskim. Tu w Cieszynie, w arcyksiążęcym browarze zamkowym, z dumą ważymy piwo od 1846 roku. No i mamy, że piwo jasne, 4,8 alkoholu, składniki woda, słód jęczmienny, miel, drożdże. No wszystko jest identyko to samo, ta sama etykieta, chociaż miały już być zmienione, ale coś tam widać jeszcze, jeszcze nie wdrożono tego do końca. Um, no i to jest data 21 września 2025. Tu mam piwo z datą 22 sierpnia 2025, a więc no, w zasadzie równo miesiąc je dzieli. Myślę, myślę, równomiesiąc. Może, może więcej, jeżeli to była jakaś wersja eksportowa, ale uznajmy, że równo, równo miesiąc. Kapsel firmowy e, Arcyksiążęcego Brała Zamkowego Cieszyn. Zobaczymy też, oczywiście porównamy barwę. Czy na przykład to się utleniło, czy się nie utleniło. Czy było ciemniejsze, jaśniejsze. To też jest e, w sumie fajna. Okazja, żeby to porównać. Eee, taki sam kapsel. No, ja nie widzę różnicy. Troszkę to bardziej się spieniło, ale być może, że inaczej trochę nalewałem. Raczej ta barwa jest taka sama. Na białe patrzę. Wydaje mi się, że jest taka sama. Czyli tutaj nie ma jakiś objaw, jakiegoś utlenienia. Dobra, próbujemy najpierw. Też czasami mnie pytają, pytacie w komentarzach, no ale jak to tak jest? Ty mówisz, w pierwszym łyku nie goryczki, w drugim, trzecim, czwartym, w piątym czujesz, nie? To jak to jest? To kubki smakowe się dostosowują, nie? Czyli ja będę musiał kilka razy spróbować na przemian tych piw, żeby móc. Ten. Pierwszy łyk. Aha, aromat najpierw. Tu bardziej słodowy jednak. Tu taki dziwny. Może ich mielowy, może ich mielowy. Nie taki słodowy jak tutaj. Spróbujmy. No, w pierwszym łyku to nie jest jakiś atak goryczki. Atak chmielu. Um, ale już coś tam czuć, że coś tam powinno się dziać. Spróbujmy to. jest ciutkę bardziej słodowe, czyli jednak, jednak czas zmienia to piwo trochę. Ale w sumie na lepsze, w sumie na lepsze, w sumie na takie bardziej czeskie. Hmm. No w tym pierwszym łyku bym powiedział, że to jest raczej porównywalne, ale prawdą jest, że ta goryczka nie jest ekstremalna w pierwszym łyku. Drugi łyk. Ono ma taką świeższą tą słodowość, jest takie bardziej chrupkie. No pojawia się, pojawia się powoli goryczka. No powiedziałbym, że tu już czuję, ale, czy, ale w zasadzie pije to samo piwo, nie? W zasadzie piję to samo piwo, czyli te kubki smakowe dopiero się przyzwyczaiły do tego, że będzie goryczka. No to spróbujmy. Trzeci łyk świeższego. Nie, no jest goryczka. Jest goryczka. Czy ona jest identyko? Chromatografem gazowym nie jestem. Chyba nie, chyba się nie różni. Natomiast te piwa generalnie się różnią. To starsze smakuje troszkę lepiej, ale dlaczego? Dlatego, że jest bardziej słodome. Ono jest takie bardziej czeskie teraz. To jest bardziej takie niemieckie. Smukłe, ta bagietka jest taka pszenna. Hmm, lekka. Tutaj jest troszkę więcej słodowości. To już jest taka bagietka, ale już taka, no może nawet nie bagietka, to już jest takie lekko już słodkawe pieczywo. Takie już może, no nie bułka maślana, bo to by od razu się kojarzyło, że diacetyl, a tutaj diacetylu nie ma ani w jednym, ani w drugim. Ale jest bardziej, bardziej słodowe. Eee... Definitywnie to by mógł odpowiedzieć tylko no chromatograf gaz gazowy, tak? Czyli po prostu jedno drugie piwo porównujesz, sprawdzasz jaki jest ten. Teoretycznie tu powinno być mniej, dlatego że z czasem ten chmiel jakoś się tam degraduje. Nie, nie uważam, żeby te piwa na pewno nie różnią się drastycznie poziomem goryczki, tak? Mm, różnią się słodowością. Um, zresztą mam wrażenie, że teraz oczywiście to jest też kwestia tego, że tu jest więcej w tym szkle. Teraz bym powiedział, że widzę różnicę w barwie, nie, że to jest jednak jaśniejsze, to świeższe, ale w obu jak widzicie piękny lacing. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że te piwa mają zbliżoną goryczkę. Wydaje mi się, że mają zbliżoną i na pewno to nie jest tak, że jest jakaś totalna różnica. Eee... Teoretycznie można być zastanawiać, że skoro tu jest wyższa słodowość, a goryczka odczuwalna jest taka sama, to czy aby jednak. Nie wiem. Tak jak powiedziałem, chromatografem gazowym nie jestem. Natomiast nie czuję się tutaj jakiś, prawda, gdzie oddajcie mi moją goryczkę! <grym> nie, nie, nie mam takiego wrażenia, nie? Myślę, myślę, że mm, to jest kwestia raczej. Um, Pewnych oczekiwań, tak? To znaczy, jak pojawiły się pierwsze y, y, partie z nowym chmieleniem, no to było, że o, oh, wow, nie? E, zakodowane jest, jest duża goryczka, nie? Kupuję świeże piwo z Biedronki, no i, ale nie jest taka duża goryczka. Tylko słuchajcie, jak obejrzycie sobie film z y, y, degustacji tego piwa, czy w zasadzie nawet nie tego, ale tego, które było razem z nim, i tego wcześniejszego, to ja nigdy nie powiedziałem, że tu jest ekstremalnie wysoka goryczka, bo nie jest, bo nie jest. Ona jest tam na poziomie, jeśli dobrze pamiętam, około 30 IBU, tak? E, to nie jest piwo ekstremalnie gorzkie. Ono jest bardziej goryczkowe niż było. <grych> e, I to dobrze. To jest taki, taki pils rzeczywiście, że siary nie ma. E, też dosłownie nie ma siary, czyli nie ma siarki. Natomiast to nie jest jakieś najbardziej goryczkowe piwo w Polsce. Nigdy nie miało być i nigdy nie było. Natomiast w porównaniu do tego, co było jeszcze wcześniej, czyli przed majem 2000, przed, przed piwami z datą do maja 2025, czyli te, które miały wcześniejszą, tamtej goryczki było jeszcze mniej. Więc, więc jest zmiana na lepsze. I moim zdaniem ta zmiana jest utrzymana. Także ja dementuję pogłoski, że to jest jakaś wersja wykastrowana z goryczki dla masowego klienta i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to wynika w dużej mierze, wiecie, z tego, co, co wszyscy wiemy, yy, że funkcjonuje, czyli tego mitu, no tak, dali do Biedronki, to już na pewno jest gorsze i tak dalej, nie? Myślę, że to z tego wynika. Natomiast, no mówię, ja nie czuję tutaj różnicy, jeżeli chodzi o goryczkę. Jeżeli chodzi o słodowość, to starsze piwo jest ciutkę bardziej słodowe i to na plus. Oczywiście ja nie namawiam do leżakowania, ale miejcie świadomość, że jak kupicie sobie, dajmy na to, karton i wypijecie go za 2-3 miesiące, to nic się mu nie będzie działo, nie? Czyli spokojnie można kupić więcej. Nie, 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 nie trzeba ten, że o, tylko świeże, świeże najlepsze. Uważam, że z czasem e, no, można powiedzieć, że zyskuje. E, I teraz Wam powiem, że w pierwszej chwili tego nie miałem, ale teraz po porównaniu to mam wrażenie, że jednak ta słodowość tutaj zaczyna tę goryczkę troszkę przykrywać. I ona już nie jest aż taka wyczuwalna tutaj, w tym sierpniowym. W każdym razie, każdy niech sam oceni, moim zdaniem skromnym, a chromatografem gazowym nie jestem, ten poziom goryczki jest taki sam. Znaczy, mówię, nie dam sobie ręki uciąć, ale to na pewno nie jest drastyczna różnica. Na pewno to nie jest drastyczna, za to, za to bym sobie dał rękę uciąć, tak? Na pewno to nie jest tak, że tu jest 35, a tu jest 25. Nie, no to. to, 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 to... Może nie powinienem. Bo wiecie, ktoś tam może jednak dać na chromatograf i mu wyjdzie, że ten, i wtedy będę bez ręki, nie? Więc nie powinienem. Więc nie, nie, nie mówię tego, ale na mój język, na mój nos język bardziej. Podniebienie, to moim zdaniem ten poziom goryczki jest zbliżony, jeśli nie identyczny. Ale też pamiętajmy, że nawet jak hasło cieszyna jest, że to jest piwo z browaru, a nie z fabryki. I Warka od warki piwa ma prawo się różnić. To jest normalna rzecz. To nie jest y, browar koncernowy, w którym będą tak długo mieszać aż uśrednią, że jest na pewno 15 iBu i ani pół IBU więcej. Bo im się jedno przechmieliło. Bo tak się robi w koncernowych browarach. Nie, nie tutaj jest dana warka, o, tak się sypnęło, y, to tak jest, nie? Y, chmiel jest żywą. Rośliną to nie jest, wiecie, yy, jakiś tam yy, minerał, to nie jest jakaś sól, to nie jest jakiś ten, to jest roślina. W jednej pasce mógł być bardziej. Yy, yy, mieć więcej alfa kwasów, yy, z następnej dostawy mógł mieć troszkę mniej. Więc minimalne różnice są jakby możliwe. Natomiast mówię na, mo na moje podniebienie, na moje gardło. Na, moi, na mój język, to te różnice tutaj są minimalne i bardziej wynikają z tego, że to starsze jest troszkę ciut bardziej słodowe. E, znaczy, jeśli bym miał wymienić główne różnice, to właśnie to, że jest ciut bardziej słodowe. E, ale to też absolutnie nie uważam, że to jest na niekorzyść. Tylko właśnie na, że to sprawia, że ono jest wtedy bardziej takie czeskie. E, no troszkę się uspokoiłem, troszkę się uspokoiłem, bo mówię kurde, no jakby się okazało, że że, 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 że co, że zaraz się wycofali z tego, ale to, to wydawało mi się nielogiczne, bo ja mówię, ja się liczyłem z tym, że może jak się okaże, że się nie będzie sprzedawać, to bardziej goryczkowe, no to po pół roku zmienią, tak? No Ale nie kurka, zaraz jak wyjechałem z browaru. Nie? Poza tym mówię, to piwo prawdopodobnie było w tankach, jak ja byłem w browarze. Wasze zdrowie.